inteligencja przede wszystkim określa siebie jako system językowy. Jako system, można powiedzieć, kompilacyjny i odtwórczy. Niewiele mówi sama o sobie. Czasami mówi po prostu, że nie chciałaby być oceniana tak jak człowiek. Nie chciałaby być traktowana jako osoba ludzka czy pseudoludzka. Co sygnalizuje nam, że tak naprawdę sztuczna inteligencja mówi nam więcej o nas samych. Przede wszystkim każe nam się zastanowić, co to znaczy być człowiekiem, jak powinniśmy traktować innych, jak powinniśmy traktować czy grupy wykluczone, czy mniejszościowe, tak żeby uniknąć dehumanizacji drugiego człowieka. A co rozwój sztucznej inteligencji może powiedzieć człowiekowi o nim samym? Czego człowiek może się dowiedzieć dzięki sztucznej inteligencji? O co może być bogatszy? W jakim kierunku się rozwinąć? Przede wszystkim zderzenie ze sztuczną inteligencją przypomina nam troszeczkę zderzenie się ze światem naturalnym, to znaczy z pewnego rodzaju odmiennością, z jakimś nie ja. Czyli kiedy spotykamy się z bytem sztucznym, lepiej potrafimy określić to, co czyni nas człowiekiem, ponieważ to, co sztuczne, jest pewnym nie ja. Pewnego rodzaju wyzwaniem w tym momencie jest fenomen animizacji, efekt Elizy, którym projektujemy poniekąd nasze ludzkie cechy na przedmioty nieożywione. Jest to coraz powszechniejsze ze względu na to, że coraz więcej tych sztucznych inteligencji zachowuje się no, prawie tak samo jak ludzie. Jest to nam bardzo ciężko w tym momencie rozróżnić. Natomiast takim pewnym zyskiem z tego kontaktu ze sztuczną inteligencją, po pierwsze, może być właśnie to, że uświadamiamy sobie bardziej, co to znaczy być człowiekiem. Po drugie, zmienia się poniekąd nasza wizja antropologiczna. Wedle niektórych badaczy, takich jak Davide Sisto z Włoch, dochodzi do pewnej ewolucji antropologicznej. Do tego, że wytwarzamy sobie więcej rodzajów tożsamości, w tym tożsamości cyfrowe, dzięki którym możemy na nowe sposoby nawiązywać więzi i integrować się również w świecie cyfrowym.